na końcu tutaj tego Hanka się tłumaczy. Są też pytania dotyczące kampanii na prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Ta kampania już trwa. Takie wydarzeń, no jest dzisiaj jednocześnie prawie wiele osób, które chciałby, ale premierem nie za pomocą Mateusz Morawiecki, ale nie sądzę, aby ten scenariusz się spełnił. Sprawy zaszły już. No tak, a ten wątek narracji o rekonstrukcji trwa zbyt długo, żeby premiera mogła pozostać obecna, premier Beata Szydło? No to oczywiście, jak to się samosądzają, to się przepowiednia, tak? Że w pewnym momencie okazało się, że to trwa tak długo, że podkupowała politykę premier Szydło tak bardzo, że premier Szydło w tej konstrukcji nie może być już dalej premierem. Jest to pewnego rodzaju paradoks, ale tak to też się stało, chociaż oczywiście to nie jest tak, że ta rekonstrukcja przedłużyła się do tego, że premier Szydło tego chciała. To jest zadziałało o wiele czynników zewnętrznych, włącznie z, jak wiemy, chorobą prezesa Kaczyńskiego, z zajmującymi się negocjacjami w sprawie reform sądowych między prezydentem a PiS-em i tak dalej, i tak dalej. Dlatego wiele czynników, same panie prezydencie, na to miały wpływ z dłuższą. Było jasne, że te są bardzo silne. A jak pan sądzi, jak pana zdanie będzie wyglądał ten moment zakomunikowania opinii publicznej, na przykład dzisiaj wieczorem za pół godziny, za niecałe pół godziny, za 10 minut, ewentualnie za kilka godzin, kiedy skończy się posiedzenie klubu parlamentarnego, które rozpocznie się po tym, jak skończy się posiedzenie Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości, i jak będzie wyglądał ten moment i forma zakomunikowania informacji o tym, kto zostanie premierem? Będzie to pewnie uświadczenie, pani rzecznik. Jeśli będzie w ogóle, bo może go nie być. No nie sądzę, żeby go nie było, no ale prawdopodobnie będzie to wyglądało, nie sądzę, że to była jakaś, nie była ta konferencja prasowa z Kaczyńskim, oczywiście się wszystko dzisiaj jest pozmienione. Panie redaktorze, pana zdaniem, jak duże są szkody wizerunkowe związane z tą wielomiesięczną narracją o rekonstrukcji, potem o potrzebie rekonstrukcji, potem w końcu o zmianie premiera? Rzeczywiście było kilka zmienianych w ciągu dnia, kilka godzin rozpoczęcia tej komisji, która budzi bardzo duże emocje wśród posłów. W końcu rozpoczęliśmy te obrady, obserwować te obrady o godzinie 17:30, a posiedzenie komisji obrony
Narodowi zostało zwołane, przypomnę, na wniosek posłów Platformy Obywatelskiej. To oni pytali o postępy w pracach podkomisji do spraw ponownego zbadania wypadku lotniczego pod Smoleńskiem, ale też o zabiegi dyplomatyczne w sprawie odzyskania wraku prezydenckiego samolotu. Dziś na posiedzeniu komisji zjawili się nie tylko przedstawiciele Ministerstwa Obrony, ale też Ministerstwa Spraw Zagranicznych. To właśnie w związku z tymi zabiegami dyplomatycznymi, o których wspomniałem. Jest też tutaj pełniący obowiązki szefa podkomisji Kazimierz Nowaczyk, ale pierwszeństwo do zabrania głosu na dzisiejszej komisji miał wnioskodawca, poseł Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński, który długo mówił o swoich zastrzeżeniach do prac podkomisji. Mówił, że eksperci podkomisji nie udali się na badanie miejsca katastrofy pod Smoleńskiem. Mówił, że szanse na sprowadzenie wraku są coraz mniejsze, że jedyne doświadczenie, jakie zostały przeprowadzone przez ekspertów podkomisji, były wykonane na poligonie wojskowym i, jak mówił, były to doświadczenia na szopie i baranku. Rozumiem, że będzie odpowiedź. Niestety nie mamy już czasu w naszym przynajmniej programie. Przepraszam najmocniej. Rozumiem, że odpowiedź resortu obrony będzie. Będzie i jest cały czas teraz podczas tych obrad. A tym obradom przysłuchuje się Nowaczyk. Mariusz Pieśniewski. Wybacz, musimy kończyć. Nasze pasmo popołudniowe dobiega końca. Do tego tematu postaramy się wrócić, bo obok tego, co dzieje się w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy Nagrobu w Ogrodzkiej, są jeszcze inne wydarzenia, które nam również dzisiaj nie umykają. Weronika Wakulska, Paulina Olak i Piotr Wąż, dziękujemy za popołudnie. Nie udało nam się ustalić nazwisko nowego premiera. Na te informacje przyjdzie nam jeszcze chwilę poczekać. Dziękujemy za dziś. Jutro o 5. Tak więc po południu Krzysztof Świątek. Dobrego wieczoru, do usłyszenia. Reklama. Dzięki, dzięki, dzięki. Dziękuję. Dziękuję? Ja też. Bardzo dziękuję. Dziękujemy wszystkim. Dziękujemy. Naprawdę, od serca. W Rozmanie dziękujemy jak umiemy za wasze zaangażowanie w zbiórkę dla tysięcy potrzebujących. Dołącz do klubu Rozman i razem z milionami klubowiczów wspieraj lokalne inicjatywy w ramach akcji Pomagamy jak umiemy. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 63 miliony złotych. Kumulacja w Eurojackpot. Możesz wygrać 63 miliony złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Zaczęło się. Jedziemy do salonu Volkswagena. Nadszedł najlepszy moment na kupno nowego dostawczego Volkswagena. Przyjedź do salonu i sprawdź, jakie atrakcyjne rabaty wyprzedażowe przygotowaliśmy. Skorzystaj również z leasingu 102,9% i możliwości odliczenia do 100% VAT. Zapraszamy do salonów Volkswagen Samochody Użytkowe. Po reklamie. Autopromocja. Za wieloma wynalazkami, które dziś ułatwiają nam życie, kryje się nieraz niezwykła historia. I właśnie o ciekawych początkach różnych wynalazków będzie można usłyszeć w audycji Kto to wymyślił? We wtorki i czwartki po 22. Zapraszam, Mariusz Krzemiński. Autopromocja. Tu Polskie Radio 24, zbliża się 19. Tak się dziwnie składa, że rodziny polityków Prawa i Sprawiedliwości nie reprezentowały. Czas na informację dnia. Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości rozmawia o rekonstrukcji rządu. Polska nie zgadza się z decyzją Unii o relokacji uchodźców, powiedział szef MSZ Witold Waszczykowski. Na zachodnim brzegu Jordanu doszło do starć palestyńskich demonstrantów i izraelskich sił bezpieczeństwa. Adrianna Calińska-Czanicka, zapraszam. W siedzibie PiS trwa posiedzenie Komitetu Politycznego Partii. Kierownictwo ugrupowania ma podjąć decyzję w sprawie rekonstrukcji rządu. O szczegółach nasz reporter. W tej sprawie wciąż jest mnóstwo pytań i niewiele odpowiedzi. Wszystko wskazuje jednak na to, że losy rekonstrukcji rządu w końcu się rozstrzygną. Szef klubu PiS Ryszard Terlecki powiedział rano w Sejmie, że z pewnością poznamy dziś nazwisko nowego premiera. Kto nim zostanie? W grze są dwie kandydatury. Prezes
PiS Jarosław Kaczyński oraz wicepremier minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki. Wciąż możliwy jest też wariant, że premierem pozostanie Beata Szydło. Każdy ze wspomnianych scenariuszy zakłada roszady w gronie ministrów. Wśród zagrożonych dymisją najczęściej wymienia się szefa MSZ Witolda Waszczykowskiego, szefa MON Antoniego Macierewicza, ministra środowiska Jana Szyszko i infrastruktury Andrzeja Adamczyka. O tym wszystkim debatują przy Nowogrodzkiej najważniejsi politycy partii rządzącej. Po zakończeniu Komitetu Politycznego PiS odbędzie się posiedzenie klubu partii, na którym ogłoszone zostaną podjęte decyzje. Następnie informacje o zmianach w rządzie zostaną przekazane opinii publicznej. Michał Fabisiak, Polskie Radio 24. W sprawie uchodźców stanowisko Polski się nie zmieniło. Nie zgadzamy się z decyzją o ich relokacji, powiedział szef MSZ Witold Waszczykowski. Komisja Europejska zdecydowała o skierowaniu pozwu przeciwko Polsce do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości za odmowę przyjęcia uchodźców. Bruksela pozwała też Węgry, które nie przyjęły żadnej osoby w ramach programu relokacji, a także Czechy, które przyjęły kilkanaście osób, ale później wstrzymały wszelkie decyzje. Minister Waszczykowski, pytany o komentarz do decyzji, odpowiedział krótko. Nasze stanowisko jest jasne. Nie zgadzamy się z tym rozwiązaniem, jakie zaproponowała dwa lata temu Unia Europejska. Chodzi o niezrealizowane ustalenia z jesieni 2015 roku o rozlokowaniu w Unii 160 tysięcy osób z obozów w Grecji i we Włoszech. Decyzja została podjęta przez większość krajów przy sprzeciwie Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii. Poprzedni polski rząd zgodził się, by na początek do naszego kraju trafiło ponad 6 tysięcy osób. Program relokacji już nie obowiązuje. Był rozpisany na 2 lata i wygasł pod koniec września tego roku. Komisja uznała jednak, że unijne prawo musi być przestrzegane. Dlatego po wcześniejszych dwóch upomnieniach wysłanych do Warszawy dziś zdecydowała o skierowaniu pozwu do Trybunału w Luksemburgu. Bruksela na razie nie wnioskuje o kary. Jeśli jednak Trybunał przyzna jej rację, a Polska nadal będzie odmawiać przyjęcia uchodźców, wtedy może skierować wniosek o nałożenie kar finansowych. Cała procedura może potrwać kilka lat. Na zachodnim brzegu Jordanu doszło do starć palestyńskich demonstrantów i izraelskich sił bezpieczeństwa. Palestyński Czerwony Półksiężyc poinformował, że liczba rannych Palestyńczyków przekroczyła 100. W kilku miastach południowego Izraela zawyły syreny alarmowe. Izraelskie siły zbrojne informują o 2 rakietach wystrzelonych ze Strefy Gazy. Nie wyrządziły one żadnych szkód. Siły izraelskie wzmocniły swoją obecność w centralnej Jerozolimie i na Starym Mieście. Ulice patrolują wzmocnione oddziały wojska i policji. Do powstania przeciwko Izraelowi wezwał Hamas. Jego lider zapowiedział na jutro dzień gniewu oraz początek nowej intifady. Do powstania wezwał również libański Hezbollah. Wczoraj Stany Zjednoczone formalnie uznały Jerozolimę za stolicę Izraela. Decyzję w tej sprawie w Białym Domu ogłosił prezydent Donald Trump. Polecił również rozpoczęcie procedury przenoszenia amerykańskiej ambasady z Tel Awiwu do Jerozolimy. Ukraiński parlament odwołał z funkcji szefa antykorupcyjnej komisji Ihora Sobolewa. Jest on znany z ostrej krytyki obecnych ukraińskich władz. W obronie polityka wystąpiło przedstawicielstwo Unii Europejskiej w Kijowie. Unia, Stany Zjednoczone i wiele międzynarodowych instytucji od kilku dni wyrażają swoje zaniepokojenie postępującym kryzysem w ukraińskiej walce z korupcją. Odwołanie Sobolewa odbyło się głosami rządzącej koalicji bloku Petra Poroszenki z Frontem Ludowym i polityków byłej partii regionów. Sobolew wiąże odwołanie ze swoją bezkompromisową walką z korupcją. My blisko 400 zakonoprojektów. Wstrzymaliśmy w parlamencie niemal 400 projektów ustaw, które sprzyjały korupcji. To jest 400 ustaw, które miały zalegalizować nowe schematy korupcyjne. Ihor Sobolew często krytykuje prezydenta Poroszenko, oskarżając go o uwikłanie w korupcyjne układy. W związku z jego odwołaniem z funkcji szefa Parlamentarnej Komisji Antykorupcyjnej swoje zaniepokojenie wyraził przedstawiciel Unii Europejskiej w Kijowie Hugh Mingarelli. Wysoko oceniając pracę Sobolewa. W ostatnich dniach Unia Europejska, Stany Zjednoczone oraz Międzynarodowy Fundusz Walutowy wyrażały swoje zaniepokojenie postępującym kryzysem w ukraińskiej walce z korupcją i atakami na niezależność antykorupcyjnych instytucji. Z Kijowa Paweł Puszko, Polskie Radio. Czas na prognozę pogody. Nocą zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego, aż do wystąpienia deszczu. Na Pomorzu lokalnie także deszcz ze śniegiem. Temperatura od -1 stopnia na wschodzie do 5 miejscami na zachodzie. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, porywisty południowo-zachodni. Porywy wiatru w zachodniej połowie kraju do 60 km na godzinę, w Sudetach do 70, a w Karpatach miejscami do 80. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami deszcz, na północy kraju lokalnie deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Na termometrach od 3 stopni na północnym wschodzie do 7 na południowym zachodzie.
Radio 24. Słowem wszystko. Jest 19.06. Słuchają Państwo Polskiego Radio 24 w czwartek. Dziś 7 dzień grudnia. Jakub Kukla, witam i zapraszam do północy. A my do godziny 20 będziemy rozmawiać m.in. o sytuacji politycznej w Niemczech. Świat w powiększeniu o 19.47. Wcześniej sport. Oni tak podchodzą do Hanki, podchodzą i w końcu ją chwycą, w sensie, że nie będzie miała się jak wytłumaczyć. Natomiast o 19.10 kulisy spraw. Dziś Wojciech Surmacz i jego gość będą rozmawiali o zawłaszczaniu postaci i dorobku Roberta Schumana przez środowiska postępowe. Na początek jednak felieton polityczny w studiu. Wojciech Leszczyński. Powróćmy do ostatniej debaty sejmowej w sprawie wotum nieufności dla rządu Beaty Szydło. Komentator medium publicznego, a takim jest Polskie Radio 24, jest zobowiązany do obiektywnego, wyważonego relacjonowania wydarzeń politycznych, szczególnie w atmosferze bardzo gorącego sporu, jaki obserwujemy od 2 lat po wygraniu wyborów parlamentarnych przez Prawo i Sprawiedliwość. Wiarygodny i uczciwy dziennikarz powinien odnieść się do stron konfliktu, a więc przedstawić szczegóły, fakty, konkrety z wystąpienia premier Beaty Szydło oraz szczegóły, fakty i konkrety z wniosku Platformy Obywatelskiej o odwołanie rządu zawartym w wystąpieniu przewodniczącego Grzegorza Schetyny. Problem w tym, że o ile wystąpienie pani premier niesamowite hamstwo. No i bardzo skromny człowiek, skromny człowiek. Nadaje się do zrelacjonowania, to w żaden sposób nie można tego powiedzieć o chaotycznym, niechlujnym, wyłącznie erystycznym wystąpieniu Grzegorza Schety. Premier Beata Szydło nazwała wniosek opozycji stekiem bzdur i kłamstw. I tak jest rzeczywistość. Stwierdzenie to muszę uznać za słuszne i uzasadnione i do tego wniosku powinien dojść w zasadzie każdy uczciwy dziennikarz i obywatel, pod warunkiem jednak, że nie jest zaczadzony nienawiścią do obecnej władzy, tej wybranej w demokratyczny sposób, która postawiła sobie za cel konsekwentne realizowanie wyborczych obietnic. Ale po kolei. Usłyszeliśmy od pani premier, że rząd przywraca sprawiedliwość społeczną, wspomaga rodziny, dał ludziom poczucie godności, zapewnił bezpieczeństwo, że sprawy Polski są w rękach ludzi. Proszę państwa, pełno buty, pełno ludzi mamy tu w Warszawie, chamów, dziadów, pewnych, że to dla nich specjalnie, że to te przywileje się nigdy nie skończą, że dla nich, że dla nich. No tak jak było u Żydów. Że myśleli, że naród wybrany przez Jahwę, że na zawsze. Wcale nieprawda. Był początek tego wybrania i był koniec z ich winy, z ich wyboru, że skoro oni nie wytrwali w wierności, że zabili Syna Bożego, kogoś wielkiego w końcu. Kogoś, kto do nich był posłany, żeby ich zbawić, ale że oni mieli swoje popy, swoje wybory, swoje pomysły uparcie, prawda? Jak to Jezus powiedział, że zamieniliście prawo Boże na przepisy, wszystko, co jest wyuczone przez człowieka, wyćwiczone, wyuczone, i zdrowaś Mario, i oczywiście, że oparte na pogaństwie, oczywiście, że i symbol pogański, a choinka to co? To nie jest symbol bardzo religijny, ale jednak no, ludzie wierzą w choinkę, a nie w żadnego Boga. Zwłaszcza, że ateistów jest pełno na świecie. Nie wiem, czy wy o tym wiecie. Przecież choinka to jest dla ateistów święta, bo to są prezenty. I nikt nic nie wie, że od 16 do 21 obchodzi się praktycznie no, te same Saturnalia ku czci narodzin Słońca. Prezenty, obdarowywanie się prezentami, radość wielka itp. I tamte, gdy nadaje nasze radio, to FM Euro, kończy ta Barbie Baby Langstrom Extra.
Jak można odnieść się do wniosku przewodniczącego Schetyny, w którym nie ma ani jednego zdania o tym, czym chciałby zająć się jego rząd, gdy uzyska władzę? Ponieważ jest to niemożliwe ze względu na sejmową arytmetykę, rezygnuje z mówienia o Polsce, o jej obywatelach, o programie swojej partii, tej, która rządziła długie 8 lat i robiła co chciała, czyli wszystko dla siebie, nic dla Polski, a teraz wygląda się z obłędem w oczu. Nie tylko ustawy są wyjątkowe, ale i Trybunał Konstytucyjny jest tej konstytucji, przywrócono jest nienawidzony PiS, jest nielegalny. Lekko Boża, Matko Boża, kult kobiety, to jest poza atucie za pogański, to nawet nie trzeba udowadniać. Ludzie teraz wszystko wiedzą, jest wszystko w internecie i to nie to tylko, że jest, ale można sobie porównać. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24, jest 19. Kulisy spraw. Ludzie, którzy masz do mnie, że są w Polskim Radiu 24, a dzisiaj moi doskonale wiecie, że jest różnica zdań w zarządzie Platformy. Cejnego mówi Grzegorz Schetyna, cejnego mówi Sławomir Neumann, cejnego mówi pani prezydent pana Gronkiewicz-Waltz. Więc moje pytanie teoretyczne. Czyli tak, co zrobić, jeśli znowu Platforma wyznaczy termin, na którym chcieliby liderzy Platformy, że pani prezydent była przez... Radio kończy, proszę być. Proszę z nami, pan Krysiak. Prezes Instytutu Myśli Szumana, panie profesorze. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie, panie redaktorze. Jako prezes Instytutu Myśli Szumana, bo też o Szumanie dzisiaj będziemy rozmawiać. Będziemy wchodzić w kulisy sprawy filozofii Szumana, z którą właśnie chciałbym się dowiedzieć, co się stało z ideą Szumana w Unii Europejskiej, bo tak... tak na pierwszy rzut oka, taka różnica, która jest uderzająca. W momencie, kiedy wchodzę na przykład na stronę internetową Instytutu Myśli Szumana i widzę godło gminne, to w tym godle jest krzyż. I ten symbol mówi bardzo wiele, aż nazbyt wiele, ale tego krzyża na przykład w innych instytucjach odwołujących się do Szumana nie ma. I chciałbym się zapytać, co się stało? Tak właśnie, myślę, że... Jakie są kulisy tego, że ten krzyż zniknął z tej idei unijnej? Tak, myślę, że tu możemy rzeczywiście porozmawiać o kulisach. Pan redaktor mówiąc o godle unijnym, to dokładnie w logo rzeczywiście Instytutu Myśli Szumana mamy 12 gwiazd i w środku jest krzyż. No te gwiazdy są z flagi europejskiej. Jak wiemy, to jest motyw tych gwiazd zaczerpnięty właśnie z Nowego Testamentu i z Apokalipsy, tak. I Robert Schuman, można powiedzieć, zrobił to świadomie wraz wtedy też ze współpracującymi De Gasperim i Adenauerem. Oczywiście polegało to na tym, to też jest jakiś element kulis spraw, polegało to na tym, że poproszono pewnego artystę, żeby właśnie zaproponował. No ale ta propozycja polegała na tym, że to miał pewną sugestię wyraźną i właśnie przez w sumie wiele lat to nawet nie budziło zainteresowania czy też podejrzeń właśnie, czego te gwiazdy dotyczą, jaki jest motyw i nawet tego nie nagłaśniano. Ja mogę powiedzieć tak, jakby w pewnym sensie kończąc tą sekwencję, że kiedy ostatnio byłem w Brukseli, dowiedziałem się, że jest jakiś europoseł, który... Właśnie o to chciałem zapytać, bo przed wejściem do studia opowiedział mi pan tę historię, więc bardzo proszę, bo to jest bardzo ciekawy motyw. Tak, zaskakujący jest jeden z europosłów, kiedy sobie uświadomił, nie wiem, to czytał, czy też... Bo to wszystko jest na Hama dziecko zabierają, na Hama. Wiecie, dziecko ma swoją psychologię, dziecko będzie miało rysę na całe życie, będzie miało dramat na całe życie. To tak samo jak pies, który ma dobry słuch i po prostu fajerwerki.
wniosku wrzaski w noc sylwestrową, no to chcę proszę chować. Albo osoby niepełnosprawne, nie krzywdzić, bo one to bardziej słyszą, widzą, czują, odczuwają. Receptory słuchowe, węchowe i te mają bardziej wyczulone. No to czy to 100 lat za murzynami do Polski ma to docierać? Dotrzeć 100 lat za murzynami? W Szwecji, na Zachodzie, ludzie niepełnosprawni mają ogromne prawa. No tak jak by ci zresztą to powinny. No, a tu w Polsce to ma być jak u świn? Że mówią, że tu świnie? Tak, to z tego osobami, nie nawet wynika, właśnie posłami. To, tak, pytamy ich świadomie właśnie, co on rozumie. I rzeczywiście tutaj wiedza jest bardzo ograniczona, czyli zwracam uwagę, że często są takie osoby, które myślą, że Szuman był jakimś lewakiem, że... Ja przepraszam, że widzę słowa, ale w Polsce generalnie odnoszę takie wrażenie, że Szuman jest kojarzony z paradą Szumana, która się tam odbywa raz w roku w Warszawie, bodajże w maju, jeśli dobrze pamiętam. I tam wszyscy się świetnie bawią, pojawiają się różne środowiska, jest to taka wolnościowa demonstracja i wszyscy się świetnie bawią, ale no, jakby to powiedzieć, bardzo daleko od chrześcijaństwa. Właśnie tak, panie redaktorze, te około chyba 15 lat, kiedy fundacja pod nazwą Fundacja Roberta Szumana, finansowana no, z dużych pieniędzy niemieckich, organizuje te parady, to one właśnie tak, taki w pewnym sensie zarysował się wizerunek Szumana, że to jest taki właśnie jakiś, bardzo przepraszam, słabo wyluzowany człowiek, gdzie tylko jakaś luźna zabawa i nie ma w tym głębszego sensu. I rzeczywiście, kiedy rozpoczęliśmy półtora roku temu, właśnie utworzyliśmy Instytut Myśli Szumana, żeby promować idee, wartości chrześcijańskie. Zaczęliśmy mówić bardzo jasno o tym, że jest proces beatyfikacyjny. To już w tej chwili... Ludzie kształceni, wielki wstyd, są to świnie, bo to kształcenie służyło tylko cwaniactwu, zabieranie mieszkań czy pieniędzy. To z tego wynika, że kształcenie służyło temu celowi. Ile musiała się kształcić Hanka Gronkiewicz, żeby się wzbogacić na mieszkaniach, ilu ludzi wywalonych na bruk, jak to się tak mówi typowo, że to przez setki lat aktualne, a teraz może się coś zmieni. Straszne to jest, straszne, że te szkoły wyższe, a uniwersytety zwłaszcza ze średniowieczu wymyślone, że pochodzą ze średniowiecza, ani nic tego dobrego nie dają, bo to też wiedzy nie ma, proszę państwa. Jak będą uczyć o Trójcy, która jest arystotelesowska, wymysłem pogaństw, Arystoteles wierzył w Trójcę, że trzy rzeczy formę tworzą w pewnym sensie doskonałą i to jest według nich potem już jako Bóg. Co wiedzą na temat Szumana? Po co było dopasowywać do tej pogańskiej filozofii Arystotelesa, Jezusa Chrystusa, Ojca i jeszcze Ducha Świętego, który jest po prostu pewną mocą Bożą, który nie ma mózgu oddzielnego myślenia, jakby po co to było trzech Bogów umieszczać w jednym? Po co? Do Piusa XII trzeba przyjść, żeby się dowiedzieć, co ten Pius XII kogo przyjmował, jaki był bardzo gościnny w Watykanie po wojnie, ciut, czy w czasie jeszcze wojny, że kaleki bez nóg, bez rąk, ludzi cierpiących, strasznie cierpiących, że gościł, że taki zrobił się gościnny, ofiary wojny. A po co było błogosławić Hitlera, Mussoliniego? Po co on taki specjalista od niemieckich wojsk był? Po co? No u mnie widzicie państwo, żeby ktoś w moim pałacu, czy pod moim pałacem, przed moim pałacem spał w nocy i koczował, no to mi byłoby bardzo przyjemnie, że chociaż pilnuje, że za darmo, że nie jest na służbie, ale że śpi pod moim pałacem, przed moim pałacem, on zawajka.
To byłoby mi bardzo przyjemnie, że chociaż pilnuję, ale że tutaj nikt na to nie wpadł, że jeżeli Jadwiga Grabowska sobie śpi tam, gdzie są zlewy, no to przynajmniej wiadomo, że ktoś tu jest, jakaś żywa dusza z latarką. Nie musi chodzić, ale widać, że ktoś jest. To co, dla kierownika nie jest lepiej? Jest lepiej czy gorzej? Ale skoro dla niego lepiej, to jakiś tubek. No tubek. Także widzicie państwo, człowiek uparty jest po prostu społecznego. No ten Dawidek, on ma pierwszą grupę inwalidzką na mózgu, to ja go rozumiem, bo ja go bardzo lubię. Jak on ma zawsze problemy, do mnie przychodzi, a nie do mamusi, do tatusia. Tak, ja ci pomogę, do mamusi, do tatusia, ja ci pomogę. Ale ludzie, którzy są po studiach kształceni, a są debilami do kwadratu, no to ja przepraszam bardzo, po co te studia były, czy tylko po to, żeby się dorobić, dorabiać w życiu przez wspaniactwo, salce są ludźmi wszelkie, no jeśli jakby nie było na Mazowszu, nad Wisłą, w Warszawie, jak przyjeżdżają to ludzie z Radomia i z różnych tych innych do Warszawy tylko po to, żeby się dorabiać, bo są tacy ludzie, no na przykład ja przyjechałam z walizką i z Ewangelią, żeby głosić Ewangelię, bo przecież wiadomo, że Kościół katolicki Biblii nie nauczy, w Kościele katolickim katolicy nie czytają Ewangelii. Zresztą sami katolicy o sobie tak mówią. To nie to, że ja tak myślam. Ja nie przyjechałam tu po to, żeby się dorabiać. Zresztą nie lubię pieniędzy, chyba że są potrzebne. Nie lubię i gromadzę wokół siebie też takich, którzy pieniędzy nie lubią. Na przykład Janek Maciewitek, jak ode mnie pożyczał jakieś pieniądze, to musiał je szybko oddać. Powiedział, że ja nie mogę z cudzymi pieniędzmi chodzić. Nie lubił się zapożyczać w ogóle. Mamy to i jakieś tam pożyczki mamy, nie? Ale to jest potrzebne, Ale komuś innemu też możemy pomóc. Podkreślał, że unifikacja prowadzi do degradacji tej różnorodności, tej każde chociażby wspólnota kościoła, czy w ogóle jakiekolwiek wspólnoty narodowe czy kulturowe, jeśli będą jakoś włożone w uniform, to zatracą tą swoją, tą swoją właściwość różnorodności. I Szuman się przeciwstawiał właśnie dokładnie, niejako pokazując, że ta wspólnotowy charakter jest niejako konsekwencją tego wspólnotowego charakteru chrześcijaństwa w Europie. Bo chrześcijaństwo w Europie, czyli państwa właściwie... Czyli takie są kulisy powstania wspólnoty europejskiej? Takie są kulisy właśnie powstania wspólnoty europejskiej. I tutaj Instytut Myśli Szumana, jakby bardzo często identyfikujemy ten obszar niewiedzy. Dużo czasu poświęcamy i też dziękuję serdecznie mediom, tutaj panu redaktorowi Polskiemu Radiu i innym, bo potrzebna jest bardzo intensywna edukacja. Niekoniecznie ona musi być jakaś nudna, może pokazywać bardzo ciekawe odcienie, jeśli chodzi o Szumana, które też są, budzą zainteresowanie młodzieży, na przykład w grupach Szumana, które tworzy Instytut. Ale po co wycofywać się z decyzji, jak tam się kręcą? Jest dowodem na to, że to właśnie przyciąga ludzi. Ja chciałbym tu powiedzieć o pewnych znowu kulisach sprawy niezwykle ważnych. Mianowicie byłem ostatnio w Brukseli, spotkałem się z wysokimi przedstawicielami parlamentu frankofońskiego i tam wyrażano wielką niezgodę na taki sposób, że tak powiem, prowadzenia w Europy, czyli niezgodę wobec właśnie Junckersa, czy podejścia Tuska, Verhofstadta i jeszcze innych. Czyli budzi się opozycja, taki bunt w narodach. Belgia, jak wiemy, nie należy do w tym momencie... Czyli taki trochę powrót do korzeni tworzenia wspólnoty całej, tak? Taki właśnie powrót. Kiedy zapytałem o, jakby można powiedzieć, co w takim razie ci, że tak powiem, to
to byli marszałkowie właśnie tego parlamentu. Co w takim razie oni mówią? Tak, wartości, które, czy idee Roberta Schumana. Kiedy ja zacząłem tam w paru słowach to charakteryzować, to powiedziano, panie profesorze, my to wszystko znamy, tak, i my właśnie tego chcemy. Nie było w tym jakby też takiej koniecznie skłonności religijnej czy katolickiej, tylko samo przekonanie co do uniwersalności właśnie wartości chrześcijańskich i idei Schumana skłaniało te osoby z parlamentu belgijskiego do właśnie takiego potwierdzenia potrzeby powrotu właśnie do tych korzeni. Między innymi Instytut Myśli Schumana inicjuje takie parlamenty, grupy Schumana w parlamentach. Ale też, ponieważ obiecałem panu profesorowi, że o tym powiem, ale też takie instytucje jak Instytut Myśli Schumana organizują, ponieważ święta się zbliżają, takie inicjatywy jak Wigilia Bez Granic. Bardzo ciekawa inicjatywa o tym właśnie korzeniu chrześcijańskim, takim bardzo mocnym, osadzonym w Schumanie. Wigilia Bez Granic.com. Jest taka domena i jest taki serwis. Zapraszamy Państwa, żeby się zapoznać z tym projektem. Bardzo ciekawy projekt. Może pan powiedzieć jeszcze dwa, trzy zdania, mamy jeszcze chwilę. Tak, chodzi o budowanie relacji cudzoziemców z Polakami. Cudzoziemcy w tym projekcie zapraszani są przez rodziny polskie na Wigilię 24 grudnia i chodzi o to, żeby tworzyła się pewna wspólnota oparta o pewną relację wewnętrzną. Dalej chodzi o to, żeby tworzyły się takie spotkania i rozwijanie czyli tego w ciągu jak roku. Jest niesamowity. I żeby jakby nie, tak w skrócie to, mówiąc, tak samo jak jest, Adam Miewacz w grze Syli, to już nie ma to. Nie. Tego, co widzimy na zachodzie, getta, czyli brak dbania. Tu nie chodzi, proszę Państwa, o uchodźców czy też muzułmanów. Podkreślam, to jest właśnie na tą Wigilię zapraszamy na przykład Ukraińców, na przykład Hindusów, prawda, takie, i Niemców. I takie są idee Schumana i to jest zgodne z ideologią Schumana. Szanowni Państwo, moim i Państwa gościem dzisiaj w Kulisach Spraw, myślę, że również ciekawy był pan profesor Zbigniew Krysiak. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Wojciech Surmacz, do usłyszenia. Reklama. Masz może krem do rąk? Mam strasznie suche dłonie. Mam coś lepszego. Serum. Proszę. Regenerum regeneracyjne serum do rąk? Nie znasz? W takim razie koniecznie wypróbuj. Regenerum intensywnie regeneruje, odżywia i pielęgnuje nawet suchą i spierzchniętą skórę dłoni. Dodatkowo chroni ją przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych. Szybko się wchłonęła, skóra jest jedwabiście gładka. Fajne. Mówię ci, to Regenerum do rąk jest genialne. Skóra dłoni jest miękka i elastyczna, a dodatkowo Regenerum zabezpieczają przed starzeniem. Regenerum. Pełna regeneracja. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menedżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD. Super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. Może bym się przebrał na Wigilię. Buty wypastował, świeżą koszulę włożył. Nawet golić się nie ma po co. Dla starszych, samotnych osób święta tracą sens. Dołącz do akcji Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich. No, osłabianie, cały czas. I koszulę czystą bym włożył. Podkochują, no tak wszyscy. Gdybym tylko miał dla kogo. Ogłoszenie społeczne.
Polskie Radio 24, jest 19.30. Czas na informacje dnia. Adrian Macalińska-Czerwińska, zapraszam. W siedzibie PiS w Warszawie trwa posiedzenie Komitetu Politycznego Partii. Kierownictwo ugrupowania ma podjąć decyzję w sprawie rekonstrukcji rządu. Według szefa klubu PiS Ryszarda Terleckiego dziś ma się okazać, czy dojdzie do wymiany premiera. Na ulicę Nowogrodzką do obecnego już tam prezesa PiS najwcześniej dołączyli premier Beata Szydło i wymieniany w mediach jako możliwy jej następca wicepremier Mateusz Morawiecki. Po posiedzeniu Komitetu Politycznego na wyjazdowym posiedzeniu zbierze się klub parlamentarny PiS. Dziękuję za możliwość prawdziwego męskiego spotkania, powiedział prezydent Andrzej Duda podczas wizyty w kopalni Pniówek należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Jak podkreślił, górnicy to ludzie wyjątkowi. Górnicy są ludźmi, którzy na co dzień zajmują się pracą niezwykle ciężką, trudną, dla wielu niewyobrażalną. Kiedy czasem słyszę różne sarkania na ceny węgla, takich co to mówią, że górnicy to tyle zarabiają, to ja zawsze mówię, to się zamień. To idź do tej pracy pod ziemię, w ciemność, czasem i kilometr pod ziemią i bądź tam cały dzień, bez możliwości wyjścia. Uroczystości w kopalni Pniówek udział bierze ponad 200 gwarków, a także zaproszeni goście. 150 tysięcy pasażerów skorzystało z bezpośrednich połączeń PLL-LOT do Izraela. Z podsumowania wynika, że w ciągu 10 miesięcy tego roku z kilku polskich miast do Tel Awiwu podróżowało 2,5 razy więcej osób niż w tym samym okresie 2016 roku. W tym roku przewoźnik uruchomił przeloty do Izraela z kilku polskich miast, m.in. z Wrocławia, Gdańska i Poznania. Jak mówi Konrad Majszczyk z PLL-LOT, podróżą zainteresowane są różne grupy. To są Polacy, którzy odwiedzają Tel Awiw jako miejsce z jednej strony turystyki religijnej, ale z drugiej strony też jako atrakcję wypoczynkową nad Morzem Śródziemnym. Oczywiście w drugą stronę latają Żydzi, którzy przylatują do Polski, żeby odwiedzić miejsca pamięci, ale nie tylko, bo obserwujemy też takie zjawisko, że młoda generacja przylatuje z Izraela także po to, żeby się pobawić i żeby zobaczyć atrakcje turystyczne. Z popularności połączeń cieszy się izraelska branża turystyczna. Przewodniczka po tym kraju Ewa Mierat mówi, że Izraelowi zależy na rozwoju turystyki. Ekonomiczne oczywiście, jak każdy jeden rolny. Oprócz tego to jest, daje się uczucie normalnego. Jak przychodzą turystów, to żyje się normalnie. Każdy to potrzebuje, a jeszcze w takich gorących miejscach jak Izrael, Jerozolima i wszystkie te miejsca, to jest bardzo ważne. To daje uczucie spokoju. Ze statystyk lotu wynika, że samoloty z Polski do Izraela były w tym roku wypełnione w 88%. Najwięcej chętnych na podróż jest w Warszawie, Gdańsku i Poznaniu. Ponad 40 ton darów zebrano do tej pory w całym kraju w ramach akcji Pomóż dzieciom przetrwać zimę. Ludzie otwierają swoje serca, dzielą się tym, co mają. Dzięki wsparciu przygotowywane są paczki i wieczory wigilijne. Mówi Zofia Różycka, szefowa sztabu numer 2 w Warszawie, kawaler Orderu Uśmiechu. Paczek wydaliśmy już około 300 na dzień dzisiejszy. Ja mówię o sztabie numer 2 razem połączonym z Polskim Radiem. Także jesteśmy zadowoleni. Rzeczy używane, czyste, naprawdę wyprasowane, idą jak świeże bułeczki. Przyjeżdżają do nas podopieczni, proszą, wydajemy. To, co nam zostanie, to z odzieży przekazujemy do Caritasu czy do samotnej matki. W całej Polsce zarejestrowano ponad 480 sztabów, do których można przynosić dary rzeczowe. Pieniądze nie są zbierane. Szczegóły dotyczące akcji są na stronie internetowej www.pdpz.pl. Rusza Kinopolis, festiwal polskiego filmu w Dublinie. Do niedzieli włącznie widzowie zobaczą szereg filmów z nad Wisły. Państwo w państwie, tutaj Janek Witek bardzo słusznie mówi o tych Żydach, o których ja to nie wiedziałam, nie zwolniczałam wiedzieć, do niczego mi to nigdy nie było potrzebne. Koordynatorka festiwalu organizowana. Proszę państwa, że tam, gdzie się oni pojawią, doprowadzą wszystko do ruiny, potem znikają, wiesz, bezboleśnie. To, co zrobili, to zrobili. No jak Polska okradli, proszę państwa, jak? No, powyganiać ludzi na bruk, pozabierać mieszkania, to chyba to są straszne rzeczy. Słowem wszystko. Jest 19.35. Do godziny 20 będziemy rozmawiać m.in. o sprawach zagranicznych. Dziś w świecie w powiększeniu będziemy rozmawiać o sytuacji politycznej w Niemczech. A na początek sport. To ciekawe, jest to, co oglądać, ale jeszcze widzę, że bardzo interesujące i dramat
Krystyny Jandy. Maciej Petruszenko, publicysta przeglądu sportowego. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. Ma poważne problemy finansowe. Cały świat żyje pytaniem i odpowiedzią na to pytanie, czy Rosjanie będą mogli wystartować w zimowych igrzyskach olimpijskich w Pjongczang. We wtorek okazało się, że będą mogli, chociaż nie pod własną flagą, nie będą im grane hymny. No tak zdecydował Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Są różne komentarze i różne opinie, że to jest rzeczywiście surowa decyzja, ostra kara dla przede wszystkim Rosji, ale z drugiej strony także jest wielu takich, którzy mówią, że to są półśrodki, że tak naprawdę Rosja, poza tym, że nie będzie jej barw w igrzyskach, nie będzie hymnu, to niespecjalnie odczuje to, bo przecież właściwie wszyscy, albo prawie wszyscy reprezentanci tego kraju, którzy się zakwalifikują na igrzyska, będą mogli w tych igrzyskach wystartować. Tak, i w dodatku w odróżnieniu od... To już kiedyś tak mówili, że musi się żarną zakonnicę przejechać na pasa. Kiedyś tak mówili. Natomiast tutaj to będzie wyraźnie oznaczone, będzie akronimem, więc tutaj sprawa będzie jak gdyby korzystniejsza dla Rosjan. Prezydent Thomas Bach nie ujawni jednej rzeczy, która tam została dyskretnie uzgodniona z Rosjanami, mianowicie, że ani jeden z rosyjskich uczestników tych skompromitowanych do wskazanych opiniem igrzysk w Soczi nie będzie mógł wystartować w Pjongczangu. Zadecyduje o tym MKOL, który po prostu będzie stosowywał indywidualne zaproszenia dla każdego rosyjskiego zawodnika, również w grach zespołowych. Ciekawe będzie to wyglądać, chociażby reprezentacja Rosji w hokeju na lodzie nie pod rosyjską flagą, tylko pod flagą olimpijską. I tak jak gdyby cała atrakcyjność turnieju hokejowego w Pjongczangu została zepsuta w momencie, kiedy właściciele NHL nie zgodzili się, żeby gwiazdy tej ligi wystartowały w igrzyskach olimpijskich, więc zabraknie między innymi do znakomitego Aleksandra Onieczkina. Ale wracając do sprawy kary nałożonej na Rosję. Ja to jak gdyby najkrócej tak ujmuję. Rosjanie tak, Rosja nie. Wszelkie emblematy, barwy państwowe zostały wykluczone, natomiast jak to podkreślano, no absolutnie czyści sportowcy rosyjscy będą mogli wystartować, bo niby z jakiej racji zawodnicy, zawodniczki, którzy mają na sumieniu, mieliby na zasadzie odpowiedzialności zbiorowej tutaj mieć blokadę na igrzyskach. Został zawieszony Komitet Olimpijski Rosji, ale to też taki wolny żart, dlatego że już od razu MKOL zapowiedział, że chwilę po zakończeniu uroczystości zakończenia igrzysk, no ten komitet zostanie odwieszony, chyba żeby się zdarzyło coś nadzwyczajnego, w co wątpię, bo w tej chwili, jeśli chodzi o kontrolę antydopingową Rosjan, to jest posunięte wręcz do szaleństwa, już nie mówiąc o tym, że tam się myśli prześlizgnie, a jeśli chodzi o jakość kontroli, no to ona jest gwarantowana, dlatego że próbki nie są analizowane w laboratorium moskiewskim, tylko w Londynie. Nie ukrywajmy, że jak widać było wyraźnie chociażby z tego, co mówił Thomas Bach, po prostu doszło do dyskretnego uzgodnienia pomiędzy nim a prezydentem Putinem, jak te sankcje mają wyglądać. I one na pozór są bardzo ostre. Trochę mnie bawi, że te najbardziej prestiżowe media zachodnioeuropejskie i amerykańskie dopieją z zachwytu, że ci Rosjanie zostali tak strasznie ukarani. Cała prawda o Krystynie Jandzie, mało na poważne problemy finansowe, ale ja widzę, że oni tutaj sugerują, że ktoś te pieniądze ukradł, zabrał. Naprawdę Rosjan mocno nie uderzy, nawet to, że Komitet Olimpijski Rosji będzie musiał zapłacić 15 milionów dolarów na poczet jak gdyby kosztów tych wszystkich dochodzeń w tych sprawach dopingowych, no bo wiemy, cóż to jest dla Rosjan, no, tego rodzaju kwota. Natomiast no, co jest najistotniejsze, nie tylko ze względu na potęgę polityczną państwa rosyjskiego i potęgę sportową, ale wszystkim ze względu na to, że Rosja, podobnie jak na przykład Emiraty Arabskie, należy do tych krajów, gdzie jeżeli ruch sportowy, w szczególności ruch olimpijski, potrzebuje, żeby dane państwo zainwestowało większe pieniądze, to nie ma żadnego problemu, jak wiemy, osobiście prezydent Putin, tak jak kiedyś u nas Władysław Gomułka powiedział, za drogo nie transmitujemy piłkarskich mistrzostw świata z Meksyku. Tak samo Putin może powiedzieć, proszę bardzo, wydajemy ponad 50 miliardów dolarów na infrastrukturę wokół igrzysk olimpijskich w Soczy. On tą swoją własną decyzją i nie interesuje go żadne głosowanie dumy państwowej, opinie ministrów, premiera i tak dalej. Taki partner jest szalenie wygodny, bo nie patrzy na to, że
Obywatele mu się nie zbuntują, bo już on potrafi obywatele poskromić. Oczywiście po decyzji MKOL-u w środę Putin spotkał się z wolontariuszami rosyjskimi. Tam padły jednak takie ważne słowa, nie wiem czy przełomowe, ale Putin powiedział, oczywiście popełnialiśmy błędy, ale kara jest nieadekwatna, bo nie można stosować odpowiedzialności zbiorowej. Tutaj mówisz, że MKOL starał się nie stosować tej odpowiedzialności, bo co prawda działacze czy Komitet Olimpijski owszem, natomiast pojedynczy, poszczególni sportowcy, jeśli byli czyści, to oni będą mogli wystartować, więc Putin troszkę mija się z prawdą, ale to stwierdzenie, że to prawda, pewne błędy zostały popełnione. Potwierdził to, co dwa dni temu powiedział jego rzecznik Dmitrij Pieskow, że niezależnie od tego, co zadecyduje MKOL, to na pewno Rosja nie zbojkutuje igrzysk w Pjongczangu, to po pierwsze, po drugie, jeżeli się prześledzi i oficjalne wypowiedzi dygnitarzy rosyjskich i to, co mówią i piszą najważniejsze media rosyjskie, to jest oczywiście inny ton niż tych mediów zachodnioeuropejskich i amerykańskich. Na przykład najważniejsza teraz gazeta sportowa w Rosji, Sport Express, pióre znakomitej zresztą publicystki panny Mariańczyk, dała wielki tytuł i cały ton relacji z Lozanny, że owszem, były przewiny rosyjskie, jeśli chodzi o doping, ale państwo rosyjskie nie miało nic wspólnego z tym procederem. To oczywiście to jest dla czytelnika rosyjskiego, na jego podświadomość chodziło, jakkolwiek wiemy, że te wszystkie komisje i WADA i MKOL udowodniły ponad wszelką wątpliwość, że właśnie państwo miało w tym udział, bo przecież nieprzypadkowo były minister sportu Witalij Mutko dostał dożywotni zakaz wstępu na Igrzyska Olimpijskie jakiekolwiek. A najbardziej prestiżowa gazeta Izwiestia dała tytuł taki bardzo z pozycji siły i dumy państwowej. Nie, że gdzieś tutaj dostaliśmy słusznie ukarani, jaki wstyd, tylko, że proszę bardzo, cały świat mówi, że w ogóle się nie dopuści sportowców Rosji, a tutaj będą mogli wystartować i tytuł brzmiał bez Rosji nikuda, bez Rosji ani rusz. Żaden ruch olimpijski sobie bez Rosji nie poradzi. Do tego za chwileczkę wrócimy. Teraz, Maćku, posłuchajmy członkini MKOL, czyli Ireny Szewińskiej, która popiera decyzję Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i stwierdza, że MKOL, podejmując tę decyzję, wzorował się na tym, co już od kilkunastu miesięcy robi Światowa Federacja Lekkiej Atletyki. Ja też właśnie na swojej imprezie dopuszczam iluś tam zawodników pod neutralną flagą i tutaj na tej samej zasadzie widzę, że taką decyzję podjął MKOL. Właśnie ta agencja rosyjska USADA nie spełnia wszystkich wymogów wymaganych przez WADA. Oczywiście uważam, że nie powinny być jakieś zbiorowe odpowiedzialności i uważam, że zawodnicy, którzy zostali złapani na dopingu, jak najbardziej powinni zostać wykluczeni, prawda, ukarani. Natomiast ci sportowcy, którzy po prostu są czyści, uważam, że mają prawo, żeby wystartować. Wracamy do tego tematu, o którym wspominałeś przed chwilą, Maćku. Czyli bez Rosji nigdzie się nie da dojść. Chodzi oczywiście o ruch olimpijski, ale chyba chodzi też o sport światowy w ogóle, bo oczywiście można nie dopuszczać Rosjan do startu, ale wiele federacji zdaje sobie sprawę, że bez pieniędzy rosyjskich sponsorów daleko rzeczywiście by nie zaszli, bo i ruch olimpijski, ale także i Liga Mistrzów i piłkarska, ogromne miliardy dolarów szły przecież również w inne dyscypliny. To jest już taka machina, z której ciężko się wyplątać wielu federacjom sportowym. No tak, kiedyś to mówię sponsorzy ruchu olimpijskiego, nie tylko Coca-Cola, General Electric, General Motors, Ford i tak dalej, a teraz oprócz oczywiście południowo-koreańskiego Samsunga, Gazprom. No więc tutaj trzeba się z tymi potęgami liczyć. Nie kąsa się ręki, która karmi. No to jest jak gdyby jasne, więc trzeba to wszystko brać pod uwagę. Inna sprawa, że patrząc na konkretnych sportowców rosyjskich, no to mnie jako człowiekowi, który bez, jak to się mówi, analiz laboratoryjnych potrafi rozpoznać, kto jest na dopingu, a kto nie, to było na przykład bardzo żal wspaniałej rosyjskiej skoczkini z wyżb przeuroczej Marii Lasickiene, która udowodniła, że w tym roku pada wszelka wątpliwość, że jest najlepszą w swojej specjalności na świecie. No i ze względu na odpowiedzialność zbiorową tej dziewczyny nie dopuszczono do igrzysk w Rio i straciła szansę zdobycia pewnego złotego medalu, tak sobie powiedzmy szczerze, bo tam Ruth Bejtia wygrała przypadkowym słabym wynikiem, a
na przykład wystartowała no nieporównywalnie słabsza w swojej specjalności skoków Daria Kliszyna, Rosjanka, tylko dlatego, że mieszka w Stanach Zjednoczonych. Więc oczywiście no to są takie porównania, że z indywidualnego punktu widzenia to są rzeczy krzywdzące, co do tego nie ma dwóch zdań. Nasi sportowcy, miejmy nadzieję, obronią się na zimowych igrzyskach olimpijskich w Pjongczang. Tam będzie znów worek medali, na to liczymy. Na koniec pytanie do ciebie. 2 miesiące pozostały do rozpoczęcia tych igrzysk. Czy ekipa rosyjskich sportowców, już nawet pod tą neutralną flagą, będzie tam widoczna? Na pewno pod względem medialnym tak, ale czy myślisz, że po tych wszystkich zamieszaniach, po dyskwalifikacjach tych medalistów z Soczi, czy jeszcze został tam taki potencjał w sportach zimowych, że oni się mogą liczyć, że rzeczywiście jakiś ten hymn olimpijski zostanie dla kogoś z tych Rosjan zagrany, czy raczej szanse po tych wszystkich aferach na ich dobre występy, na to odbudowanie się takie szybkie są znikome? O ile na igrzyskach w Rio, gdzie wystąpiło mniej więcej 350 Rosjan, okazało się, że mimo wyeliminowania ponad 100 potencjalnych reprezentantów, i tak Rosjanie osiągnęli wiele sukcesów, tutaj sytuacja będzie zupełnie inna, dlatego że praktycznie wykoszono w większości dyscyplin caluteńką czołówkę rosyjską. Biathlon, bobsleigh. Tak jest, no, biegi narciarskie. Więc została ostatnia deska ratunku, zresztą tradycyjnie od dziesiątków lat najmocniejsza dyscyplina sportowa zimowa w Rosji, czyli łyżwiarstwo figurowe. No i w tym wypadku mamy wspaniałą Jewgenię Miedwiediewą, która w ostatnich 2 latach zdobyła 2 razy mistrzostwo świata, 2 razy mistrzostwo Europy i wygląda na to, że zostanie złotą medalistą olimpijską. To jest zaledwie 18-letnia zawodniczka i tutaj no, trzeba będzie uparytywać złotej szansy rosyjskiej, jak ta Miedwiediewa jest dla Rosji w sensie prestiżowym ostatnią deską ratunku. Zobaczymy, co będzie się działo w Pjongczang, zobaczymy, co będzie się działo w przypadku mistrzostw świata czy Europy w innych dyscyplinach. W roku 2018 już wiemy, że Światowa Federacja Lekkoatletyczna też dosyć surowo potraktuje Rosjan w kolejnych miesiącach i również przy okazji halowych mistrzostw świata w Birmingham. Maciej Petruczenko, publicysta Przeglądu Sportowego, z którym rozmawiałem o tej decyzji MKOL dotyczącej Rosji i dotyczącej Rosjan, bo i Rosjanie, i Rosja zostali różnie tutaj potraktowani. Dziękuję Ci, Maciu, za rozmowę. Dziękuję pięknie. A ja Państwu dziękuję za wysłuchanie tej audycji. Rafał Bała, kłaniam się, do usłyszenia. Jest 19:47, przenosimy się do Niemiec. Świat w powiększeniu. Dobry wieczór, przy mikrofonie Agata Kasprolewicz. Witam i zapraszam na Świat w powiększeniu. Dziś rzeczywiście o Niemczech będziemy rozmawiać. W Berlinie rozpoczął się zjazd SPD, partii, która miała odnieść druzgocącą porażkę we wrześniowych wyborach, a jednak partii, od której teraz w dużej mierze zależą losy rządów kanclerz Angeli Merkel. Przypomnijmy, że po wyborach szef SPD Martin Schulz zapowiedział, że przechodzi do opozycji, ale kiedy rozmowy koalicyjne CDU z mniejszymi partiami zostały zerwane, SPD wróciło do gry. Dziś Martin Schulz zaapelował do swojej partii o podjęcie rozmów koalicyjnych z chadekami. Ze mną w studiu jest dr Agnieszka Łada z Instytutu Spraw Publicznych. Witam bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Rzeczywiście powrót Wielkiej Koalicji to jest już pewne? No pewne na pewno nie jest, natomiast faktycznie przegłosował zjazd partii delegaci, żeby podjąć rozmowy z CDU, ale to był taki bardzo sprytny wniosek przedstawiony przez prezydium partii, mówiący, że podejmie się rozmowy, ale niekoniecznie muszą one doprowadzić do koalicji, mogą także doprowadzić do popierania rządu mniejszościowego Angeli Merkel, czyli CDU. To jest taki ciekawy moment dla Martina Schulza, bo tak jak wspomniałam już w zapowiedzi, po tych wrześniowych wyborach wydawało się, że SPD odniosło ogromną klęskę. Rzeczywiście to był najgorszy wynik wyborów od początku, od istnienia tej partii. Martin Schulz wydawał się ogromnym przegranym tych wyborów. No a teraz może być wybawcą pani Merkel. Z drugiej strony wchodzenie w koalicję
z chodekami, to też jest ryzyko. To jest ryzyko i dlatego jeszcze w wieczór wyborczy, widząc tą porażkę, bo 20,5% dla takiej partii jak SPD to jest faktyczna porażka. Martin Schulz wtedy powiedział, nie wchodzimy do rządu, nie jesteśmy do dyspozycji, przechodzimy do opozycji. Powtórzył to jeszcze parę tygodni później, kiedy nie doszła do skutku ta inna koalicja rządowa, a teraz zmienił decyzję. To oczywiście też nie jest takie łatwe, zwłaszcza jeżeli się dwa razy powiedziało coś bardzo konkretnie, no ale też czuję odpowiedzialność. No właśnie, podejmuje te decyzje z poczucia odpowiedzialności za swój kraj, czy to jest ambicja, czy to jest polityka. Chyba wszystko po trochu. Z jednej strony odpowiedzialność, no bo faktycznie w Niemczech jednak myśli się tymi kategoriami, że jeżeli my nie wyjdziemy do koalicji, no to będą nowe wybory. To jest trochę takie granie z wyborcami. Raz już zadecydowaliście, ale my nie bardzo wiedzieliśmy, co z tą decyzją zrobić, to zagłosujcie raz jeszcze. Bardziej, że nowe wybory wcale nie oznaczają zmiany sytuacji. Mogłyby być dokładnie te same wyniki. I by było jeszcze gorzej, mówiąc kolokwialnie, głupio by było wtedy wchodzić w koalicję, bo to by była dopiero wymuszona. Teraz Martin Schulz, SPD mogą stawiać większe jakieś warunki. Natomiast oczywiście rząd z Angelą Merkel ma swoje wady dla socjaldemokratów. Oni teraz kończą tą współpracę w Wielkiej Koalicji, bo jeszcze rząd normalnie funkcjonuje w Niemczech. To jest taki rząd administracyjny, ale tam zasiadali przez 4 lata właśnie przedstawiciele SPD i CDU. No i SPD twierdzi, że to właśnie spowodowało tą ich porażkę wyborczą, że niestety oni byli cały czas w cieniu CDU. To nie jest do końca prawdą. To im się udało bardzo wiele postulatów zrealizować, ale trochę takim w postrzeganiu, no jednak to był rząd Angeli Merkel. Mówi się, że pani kanclerz Angela Merkel jest takim wysysaczem sukcesów wspólnych, że wszystko co dobre bierze na swoje konto i rzeczywiście niełatwo z nią współpracować. Tak, ale to oczywiście winne są zawsze dwie strony, bo trzeba pamiętać, że to ta partia, która nie umie się przebić, to też jest winna i socjaldemokracja zdaje sobie sprawę, że ma co posprzątać w swoich szeregach. I też to był drugi pomysł na bycie w opozycji. Nie tylko, żeby nie być w cieniu Angeli Merkel w rządzie, ale też, żeby będąc w opozycji móc trochę bardziej się wyprofilować i także zrobić sobie taki rachunek sumienia, ewaluację, zobaczyć, co zmienić, żeby w kolejnych wyborach być o wiele silniejszym. To wszystko dzieje się w bardzo ciekawym czasie dla Unii Europejskiej, kiedy dyskutowane są reformy, kierunek tych reform, kiedy Wielka Brytania opuszcza wspólnotę. I od kształtu tego przyszłego rządu Niemiec wiele pewnie będzie zależeć, jak Unia Europejska będzie się zmieniać. Dziś Martin Schulz w Berlinie na zjeździe swojej partii zapowiedział, że do 2025 roku powinny powstać Stany Zjednoczone Europy. Tak, no bardzo mocna wypowiedź. Zaskoczyła. Myślę, że się mało kto spodziewał. Nawet chyba prezydent Francji, Emmanuel Macron, się nie spodziewał. No on bardzo chciał, żeby Schulz wszedł do rządu, bo to nie jest tajemnicą, że Macronowi jest bliżej do socjaldemokratów niemieckich, no ale postulat Martina Schulza zaskoczył chyba także wielu w jego partii. On postuluje, żeby do 2025 były właśnie Stany Zjednoczone Europy, czyli federacja. Trzeba ustalić konstytucję, trzeba będzie ją przyjąć przez każde państwo członkowskie, ratyfikować, a ci, którzy nie ratyfikują, mają automatycznie być poza Unią. No radykalna propozycja. I muszę powiedzieć, że rzadko kiedy spotkałam się aż z taką krytyką w niemieckiej prasie natychmiast po wyjściu z taką propozycją. Tym bardziej, że ta propozycja wychodzi przecież od byłego szefa Parlamentu Europejskiego, a więc polityka, który tak naprawdę kształtował się na unijnej scenie politycznej. Doskonale wie, że to jest naiwne myśleć, że to się uda. Dlatego też komentarze w niemieckiej prasie, pierwsze wypowiedzi ekspertów, niektórych polityków są bardzo krytyczne. To po co on to zrobił?
dobił po to, żeby ponieść na fali członków swojej partii, bo trzeba zobaczyć, jak była kształtowana jego mowa dzisiaj na tym zjeździe. On mówił 75 minut i zaczął właśnie od takiego tematu. Chciał pokazać się, chciał się wyróżnić. Celem tego było, żeby później delegaci przegłosowali ten wniosek o podjęcie rozmów z CDU. Czyli musiał najpierw im pokazać, że ja mam wizję, jeszcze jestem wspaniały, ja mam pomysły, jestem może odważny. Chodziło o to, żeby przekonać tych młodych z młodzieżówki, być może która także bardzo się burzy na myśl o jakiejkolwiek koalicji. No oni nawet też podjęli taki wiele działań, oni mieli specjalny apel, gdzieś kilka tysięcy osób podpisało, że żadnej wielkiej koalicji i złożyli formalny wniosek na zjeździe, żeby nie rozmawiać o koalicji z CDU. Ten wniosek przepadł, ale właśnie o to chodziło Schulzowi, żeby pokazać przede wszystkim delegatom, ja mam wizję, ja mam pomysł, ja o was zadbam, ja jestem mężem stanu z prawdziwymi pomysłami i później dopiero przeszedł do tego wątku, warto jednak podjąć rozmowy z CDU. Natomiast trochę widać w komentarzach, jak bardzo krytycznie jest oceniana postawa Schulza. Mówi się, że to jest nieodpowiedzialne, że przecież tutaj też bardzo, na przykład daje się przykład Polski, że wiadomo, że nie może oczekiwać, że Polacy będą tak samo rozumieli słowo suwerenność, jak on rozumie i stawianie tego w ten sposób jest absolutnie błędem. Więc tutaj muszę przyznać, że komentatorzy niemieccy naprawdę bardzo ostro, jak na ton niemieckich wypowiedzi, ale też bardzo merytorycznie rozprawiają się z Schulzem. No rzeczywiście Stany Zjednoczone Europy w 2025 roku, więc całkiem niedługo to jest pewnie ale trochę... Ale na tyle już długo, żeby już nie być w rządzie w razie a czego. A dokładnie, to takie pewnie political fiction na użytek właśnie polityczny Martina Schulza, ale niewątpliwie te reformy są dyskutowane w Unii Europejskiej. Zresztą mocny ton tej dyskusji nadaje prezydent Francji, wspomniany już Emmanuel Macron, szuka mocnego partnera właśnie w Niemczech. Nie tak dawno temu Corriere della Sera, mediolański dziennik, pisał o tym, że pani kanclerz pewnie 2 lata porządzi w Niemczech, a później zostanie szefem Rady Europejskiej. No to są takie spekulacje wszystkich poza Niemcami, poza Brukselą. I to jest ciekawe, że to się mówi, że to jest nierealne, bo Rada Europejska jest i ta pozycja jest za słaba, żeby Niemcy ją chcieli. Ale również dziennikarze Corriere della Sera napisali, że żadne reformy nie zostaną podjęte także bez proszę Państwa, słowa news. Że Polacy sobie nie ufają, że są nie... podejrzenia snują, wątpię, jakieś wątpię mają. To nie jest chyba najlepsza wiadomość dla Polski. No ile pracy, prawda? Ile jest no, pracy, bo takie zobaczą, że jeśli Prawo i Sprawiedliwość walczy, czy buduje, czy pracę wykonuje jakąś, to pracę u podstaw. U podstaw to wizji Europy, jaką mamy dotyczy Polsce, podstawówki. Nie na pewno Schulza, nie dotyczy studiów wyższych, tylko podstawówki. Najgorszym, co może być, to jest Europa wielu prędkości. W związku z tym na pewno taka wizja nie jest nam smak. No, ale prezydent Francji mógł dzisiaj się ucieszyć chyba z tych słów, które z Berlina popłynęły. Zapewne tak, natomiast z kolei te komentarze mówią, no dobrze, ale czy prezydent Francji sam coś zaproponował przez ostatnie miesiące? Jeszcze nie. Zobaczymy w związku z tym, co zrobią w najbliższych tygodniach. Bardzo dziękuję. Doktor Agnieszka Łada z Instytutu Spraw Publicznych była moim gościem. Dziękuję. I to już wszystko na dziś. Świat w powiększeniu. Agata Kasprowa. Do usłyszenia. Reklama. Jak bezpiecznie pokonać zimowe trasy? Najlepiej nie wychodzić z domu. Trzeba chodzić bardzo wolno. Czasem na czworaka. Noszę sól ze sobą, a chodnik oświetlam latarką. Lepiej zajrzyj do serwisu Toyoty. Wymień klocki hamulcowy już od 249 zł, a akumulator już od 299. Odwiedź serwis dobrych cen Toyoty i miej zimę pod kontrolą. Szczegóły u dealerów. Dlaczego kupujesz na ryneczku Lidla? Bo tu jest tak świeżo. No to zapraszamy. Teraz polskie ziemniaki mączyste 40% taniej, 2,99 za 2,5-kilogramowe opakowanie. A pomarańczasz 50% taniej, 2,45 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo.
Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Po reklamie. Autopromocja. Poznaj swoje prawa i odzyskaj pieniądze wydane na wadliwy towar lub źle wykonaną usługę. Pogotowie konsumenckie, czyli pierwsza pomoc w nagłych przypadkach. W każdy czwartek po 20.35. Masz problem? Napisz do nas. Pogotowie konsumenckie @polskieradio.pl. Autopromocja. Jest 20, czas na informację dnia. Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości rozmawiał o rekonstrukcji rządu. W Muzeum Wojska Polskiego otwarto wystawę Józef Piłsudski, 150. rocznica urodzin. Powiemy też o wizycie tureckiego prezydenta w Grecji. Adrianna Salińska-Czanicka, zapraszam. W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie obradował że tutaj Komitet Polacy to tak się zachowują, że im strasznie zależy, żeby kogoś ministrowie, marszałkowie, premier i prezes Jarosław Kaczyński omawiali rekonstrukcję rządu. Jednak od okna wyjątkowości przed wyjściem do siebie później zupełnie dawno. Krótkiej wypowiedzi europoseł Ryszard Czarnecki powiedział, że poprze kandydata Jarosława Kaczyńskiego, szefowa gabinetu politycznego premiera, minister Elżbieta Witek, uważa, że jest spokojnie. Jak zapowiadali przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, zmiany miały nastąpić pod koniec listopada. Posłuchaj się, przewodniczący klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, Ryszard Czarnecki, poinformował, że zmiany w rządzie mogłyby nastąpić w przyszłym tygodniu. Jak dodał, dziś zapadnie decyzja, czy powołany zostanie na zespół rządu. Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości nie mają swoją drużynę, jak nas przeczytała. Rozpoczęło się już godzinie 16. Po posiedzeniu Komitetu Politycznego zaplanowano spotkanie z udziałem całego klubu parlamentarnego. Po tych spotkaniach wniosek ma zostać przekazany na komunikację. Martin Kuchciński. Spotkanie krótko podsumował rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński. W regionie Polkowca na Śląsku doszło do wstrząsu o magnitudzie 4,9 stopnia. Jak poinformował portal miejscowego ratownictwa, w mieście zatrzęsły się bloki. Do miejsca prawdopodobnego źródła wstrząsu i miejscowej kopalni pojechał autobus górniczego pogotowia ratunkowego. W rejonie zagrożenia prawdopodobnie nie znajdował jednak się żaden pracownik wojskowy wojskowego oficjalnego komunikatu w tej sprawie. W Muzeum Wojska Polskiego uroczyście otwarto wystawę zatytułowaną Mój Piłsudski, 150. rocznica urodzin. Na ekspozycji wystawiono pamiątki po marszałku należące do tego muzeum, a także przedmioty wypożyczone ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Krakowie oraz Gminy Wiatłówek. Wystawa zajmuje dwa pomieszczenia, w których znajduje się około 100 eksponatów związanych z Józefem Piłsudskim. Wśród nich są trzy kompletne mundury marszałka czy z maską pośmiertna. Wystawiono też gipsowy projekt sarkofagu wykonany przez artystę Jana Szczepanowskiego i wypożyczony w celu rządu Niemieckiego. Komisarz wystawy i pustością wystawy miejscowości muzeum Wojciech Krajewski. Uparcie oplatkowują się Polacy, lubią się opierdalać. Tymczasem parlament odrzucił w głosowaniu wniosek o konstruktywne wotum nieufności dla rządu Prawa i Sprawiedliwości, złożony przez przewodniczącego Platformy Grzegorza Schetynę. To już druga próba Platformy. Poprzedni wniosek w tej sprawie Sejm odrzucił 7
9 kwietnia tego roku. Przed dzisiejszym głosowaniem do zarzutu Platformy odniosła się premier Beata Szydło. Gościem Polskiego Radia 24 będzie dyrektor Muzeum Wojska Polskiego Adam Puława. Sytuacja na Morzu Egejskim, konflikt cypryjski, kryzys migracyjny, unijne prawa mniejszości narodowych i Jerozolima. To główne tematy, do których na wspólnej konferencji prasowej odnieśli się premier Grecji i prezydent Turcji. Premier Grecji zapowiedział, że oba kraje będą ściślej współpracować ze sobą w kwestii kryzysu migracyjnego, zwłaszcza w okolicy Ebros. Jednocześnie zaapelował o zaprzestanie naruszania przez tureckie samoloty greckiej przestrzeni powietrznej na Morzu Egejskim. Odnosząc się do kwestii Cypru, Aleksis Tsipras podkreślił, że wyspa została podzielona na skutek nielegalnej inwazji tureckiej. Ze swej strony prezydent Turcji ponownie upomniał się o wydanie 8 tureckich wojskowych, którzy zbiegli do Grecji. Aleksis Tsipras oświadczył, że decyzję w tej sprawie podjął grecki sąd, który jest niezależny. Zaznaczył też, że Grecja wspiera Turcję w jej drodze ku Europie. Grecja będzie wspierać demokratyczną Turcję, która będzie patrzeć w stronę Europy. Wierzymy, że jak najszybciej powróci ona na demokratyczną drogę. Tsipras w sprawie Jerozolimy premier zaznaczył, że Grecja jest za pokojowym rozwiązaniem, jakie przewiduje ONZ. Z Aten Beata Bukiel-Braila, Polskie Radio. Ofiarami strzelaniny w miasteczku Ostek na Północy stały Aleksik Fuasason, a prawdopodobnie człowiek podobny władze. Zginął również na pastynkę, ale nie jest jasne, czy zaliczono go do 3 ofiar tej tragedii, pisze USA Today. Szef hrabstwa Samoa poinformował, że policja zidentyfikowała sprawcę strzelaniny, ale nie podobnej tożsamości. Wcześniej jego szefa informował, że kilka osób zostało rannych. Czas na prognozy pogody. Nadzór zagrożenia wirkowało wzrastające do dużego, aż do wystąpienia deszczu. Na Morzu Okrętnie deszcz wyśnieje. Temperatura od minus 1 miłego stopnia na wschodzie do 5 stopni na zachodzie. Wiatr umiarkowany okresami ściśle poprowadzi południowo-zachodnim. Porady wiatrów zachodniego kraju do 60 km na godzinę. Przykład do 70, a w Katarii zamy do 80. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami deszcz na północy kraju lokalny deszcz ze śniegiem, a porady śnieg. Na termometrach od 3 stopni na północnym wschodzie do 7 na południowym zachodzie. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 20.06. Dziś czwartek, 7 grudnia. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Jakub Kuba. Witam raz jeszcze i zapraszam do północy. A my przez najbliższe kilkanaście minut będziemy rozmawiać o bardzo ważnej dla polskiej historii postaci. Do postaci przez jednej uwielbianej przez innych potępionej w czasie wyborów. Bo są Józefa Piłsudskiego młodej dzisiaj w Muzeum Wojska Polskiego można oglądać wystawę Józef Piłsudski 150. rocznica urodzin. A w studiu dr Adam Puława, dyrektor Muzeum Wojska Polskiego. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Panie dyrektorze, ta wystawa odbywa się w związku z rocznicą 150. rocznica urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego. Przypomnijmy, marszałek urodził się 5 grudnia, więc z lekkim opóźnieniem, ale chodzi o ten praktyczny i być może jeszcze porozmawiamy. Natomiast myślę, że do tej daty, do 150. rocznicy urodzin, moglibyśmy dopisać jeszcze mniejszy rokiem inny argument, mianowicie gdyby nie marszałek, muzeum by nie było. Muzeum Wojska Polskiego jest można użyć takiego bardzo ludzkiego określenia, jest po prostu dzieckiem marszałka, mianowicie 23 kwietnia 1922 roku. Co ważne, w momencie, kiedy tak naprawdę rozpoczynała się właściwa faza wojny polsko-bolszewickiej, wtedy, kiedy w planach była ofensywa kijowska, marszałek miał jeszcze czas, aby swoim dekretem powołać do istnienia Muzeum Wojska jako, jak to było w tym dekrecie napisane, świątynię tradycji oręża polskich, no nieśmiertelnej tradycji oręża polskiego. Moment dość dramatyczny, bo marszałek myśli o powołaniu do życia nowej instytucji. Tak, ale to jest po pierwsze ta skarbnica eksponatów, artefaktów, pozostałości z naszej historii, a po drugie no, takie spojrzenie na instytucję muzealną jako zaczątek również instytucji badawczej, instytucji, która ma przybliżać społeczeństwu wiedzę o dziejach oręża polskiego. I może to jest nawet symptomatyczne, że byliśmy w przeddzień wielkiego zwycięstwa pod
Warszawą i wtedy właśnie powstaje ta instytucja, która notabene, powiem, obecnie ma mieć zbudowany swój oddział właśnie w Ossowie, tam gdzie gdzieś ta bitwa toczyła i tam ma powstać oddział Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Bitwy Warszawskiej, muzeum, które będzie przypominało o cudzie nad Wisłą, o walkach pod Radzyminem, o księżu Skorupce, o 600 poległych, no i o tym wspaniałym zwycięstwie, kiedy to Polacy własną piersią stawili damę bolszewickiej powodzi i zatrzymali ten najazd barbarzyński na Europę. A my dziś rozmawiamy o jednej bardzo konkretnej postaci, o marszałku Józefie Piłsudskim. Czy biorąc pod uwagę fakt, że wystawa odbywa się w Muzeum Wojska Polskiego i przez to muzeum została zorganizowana, państwo koncentrują się przede wszystkim na wątkach militarnych z życia marszałka, czy niekoniecznie? Powiem w ten sposób, marszałek już był bohaterem wystawy Muzeum Wojska Polskiego, trudno, żeby było inaczej. I tutaj klucz, który kurator wystawy Wojciech Krajewski przyjął, nie był taki oczywisty, bo uznał on, że nie ma potrzeby eksponować pewnego procesu historycznego, którego można być jednym z głównych aktorów, mimo że Wiłłem tę historię tworzył, on nie był biernym uczestnikiem. Można było pójść właśnie tropem, jako że jest to posługa militarna, spojrzenia na jego do takich, moim zdaniem, kolonialną umiejętności dowódczego udziału w zamówkie, a startowała jako dowódca regionu w czasie pierwszego wiekowego, a potem oczywiście rok 20 i ten splendor zwycięstwa. Ale tym razem klucz został mianowicie spojrzenie na postać marszałka naczelnika z takiej nieco bardziej perspektywy ludzkiej, jak on, że tak powiem, na przestrzeni swojej kariery życiowej był odbierany przez współczesnych, ale także i w momencie, kiedy tworzy się kult, powiedzieliśmy bohatera narodowego, kult twórcy niepodległości i obrońcy wierzeń niepodległości, no a potem tylko, jak to mówimy, dziadka narodu, czyli marszałek Piłsudski jako człowiek, marszałek jako bardziej polityk niż żołnierz. Zgadza się, chociaż no, tutaj można obserwować, jest zestaw portretów, poczynając od czasów dziecięcych, jeszcze z czasów Zułowskich, potem Wileńskich, a potem już marszałek po powrocie ze zesłania na Syberii. To jeszcze obserwując jego zmieniającą się twarz, bo pamiętam, że jako rewolucjonista działacz PPS-u nosił brodę. W momencie brodę notabene nosił to tak gwoli może z anegdoty, ponieważ mu jeden z żołnierzy carskich konwojenców na Syberii wypił przednie zęby, więc zamaskował w ten sposób ubytki w uzębieniu. Natomiast brodę zgolił w momencie, kiedy właśnie staje na czele legionu. To jest taki symboliczny przejaw przejścia z konspiracji do działalności jawnej. I potem już tam te słynne wąsy, z którymi kojarzymy z brodą i niekoniecznie prawda z bronem, niekoniecznie, a potem to już jest marszałek coraz bardziej dojrzały, no i wreszcie zgnale życia na którym żyć w tej także pojawiają się na wystawie chociażby mundury. Czy są wszystkie mundury marszałka? Wszystkie może nie, bo to jest dosyć trudne, żeby je wszystkie skompletować. Natomiast mamy właśnie jego kurtki, mamy mundury, mamy słynną maciejówkę. Tą maciejówkę, która no wręcz tak jak włosy stała się takim najśmielszym atrybutem Józefa Piłsudskiego, no bo my sobie to wyobrażamy, mu maciejówce z tymi wąsiskami, no i jeszcze właśnie w takiej kurtce, czy też mundurze w kolorze stalowym, byśmy może powiedzieli. Swoją drogą historia tych mundurów również jest bardzo ciekawa, bo to był moment, kiedy krystalizował się wygląd mundurów, prawda, wojskowych. Ja jeszcze powiem o nie tylko mundurze, na przykład rola maciejówek, ponieważ maciejówki były noszone w pierwszej brygadzie. I w momencie, kiedy Józef Piłsudski idzie na pewne przesilenie i wywołuje kryzys przysięgowy, razem z nim zostali internowani oficerowie pierwszej brygady. To także inni oficerowie z pozostałych brygad legionowych na znak solidarności właśnie z tymi pierwszobrygadowymi, z czerwonymi maciejówkami. Maciejówki stały się takim symbolem pełnego sprzeciwu wobec tutaj narzucania pewnego zdania przez Austriaków. Czapka polityczna, wie.
czapka polityczna i co ciekawe, nawet był taki pomysł w pewnym momencie, kiedy zastanawiano się, jaką czapkę powinien nosić żołnierz polski. Mało znany fakt, nie rogatywka, a myślano, może maciejówka, jednak ustanowienie rogatywka ma tą tradycję taką jeszcze. Chodzilibyśmy z czasów przedrozbiorowych, Kościuszko nosił takie nakrycie głowy i to zwyciężyło, ale maciejówka ma też swoją wspaniałą historię. I swoją wagę, jak się okazuje, w historii żołnierza, zatem maciejówki, zatem mundur, jak i jeszcze elementy militarne. No, z militarnych być może nie stricte, ale na przykład są odznaczenia, które marszałek, a wcześniej komendant otrzymywał na przestrzeni swojego życia. Ma na przykład odznaczenie z Brazylii, ma odznaczenie od króla Afganistanu. Jest takie dosyć egzotyczne, byśmy powiedzieli, formy honorowania tej postaci. No, tutaj można jeszcze wiele wskazać takich właśnie elementów. Z nim związanych, no jest, wiadomo, Szabla jeszcze tutaj, marszałka. O Szablach można by wiele mówić, to jest to też słynne, no tam kiedy to marszałek już w starszym wieku jedzie na swój urlop na Maderę przez całą Europę, no i podobno gdzieś zawieszał się Szabla. Wielka sensacja, jaka to ma być Szabla polskiego, powiedzielibyśmy, bohatera, czy ona jest wysadzona diamentami, a to była jedna ze zwykłych szabel, którą po prostu wręczyli jego podkomendni. On tak się do niej przywiązał, że nosił przez całe życie, kiedy to wróżba marszałkowa. I wreszcie marszałek jako polityk i marszałek jako człowiek rodziny, tak to możemy określić. Tak, i tutaj mamy marszałka w roli rodziny, w roli najbliższych i do tej rodziny żona, córki, ale jest ich siostra. Pojawia się w różnych okolicznościach, w różnych miejscach, bo jest w formie bliskach. I też mamy marszałka Belwederze, to jest aspekt rodzinny, ale jest też ten aspekt, nazwijmy to, kiedy staje przed wyzwaniami, na przykład słynna scena, przybliżona jest ta fotografia spotkania marszałka Piłsudskiego z prezydentem Wojciechowskim na moście Poniatowskiego w trakcie zamachu majowego, kiedy to dwaj ich towarzysze, powiedzielibyśmy, pracy konspiracyjnej spotykają się, no tak, de facto po dwóch stronach barykady. I tutaj przypomina się czasami jedną z dwóch depresji, którą przeżywał marszałek Piłsudski. Jedna to był moment rok 20, kiedy jest obciążony naprawdę niezwykłą odpowiedzialnością. Składa dymisję szczęśliwie ówczesny premier Witowski przyjmuje jego dymisję, a potem marszałek, że tak powiem, odradza się i wiemy, że jego geniusz dowódczy przesłonił w zwycięstwie. Natomiast drugi moment to jest rok 26, kiedy też marszałek prawdopodobnie nie zakładał oporu, to znaczy on zakładał, że dojdzie do pewnej demonstracji siły. No i jakby sam fakt, że on tutaj jakby legitymizuje te działania, spowoduje, że ta władza, że tak powiem, przejdzie w jego ręce. Tutaj na to spotkają się z oporem i to go bardzo miło. Stąd ten drugi moment załamania takiego psychicznego, ale ja śmiem twierdzić, że to wcale nie była słabość. To było wręcz takie zachowanie człowieka świadomego uwagi chwili, świadomego odpowiedzialności, że stoi być może u kroku wojny domowej. Być może tak, bo no, nie da się ukryć, że te wydarzenia to była taka mikrowojna domowa, szczęśliwie ona została ograniczona, ale jednak w każdym razie no, to tylko pokazuje, że był to człowiek, który kształtował historię. Ja bym powiedział tak bardzo, może używając pewnej przenośni, że chwytał życie za krzywę i szarpał ją. To był człowiek, który, no kolejny przykład, to jest przecież rok 2018, 16 listopada, kiedy z radiostacji położonej zresztą w Żoliborzu przyjrzeć udział obecnych ogłasza światu powstaje niepodległe państwo polskie. Zauważył, on się nikogo nie pytał zdanie, on nie prosił o akceptację mocarstw, on po prostu deklaruje jako naczelnik państwa polskiego, powstało niepodległe państwo polskie. I to świadczy o jego sile charakteru, to świadczy o przekonaniu słuszności swojej sprawy. To jest właśnie cały Józef Piłsudski. Ta siła sprawiała, że był uwielbiany, ale ta siła zapewne sprawiała też, że przez wielu krytykowany, krytykowanych i potem wiany w czynem wojskim polemicznym również znajdował się w wystawie, że państwo postanowiliśmy przypomnieć po prostu najważniejsze momenty z jego życia i po prostu przedstawić też te być może nieznane obliczenia Józefa Piłsudskiego. Tutaj nie ma takiego nacisku na to, że tak powiem,
do działania unijnych urzędników, którzy wspierają politykę regionalizacji państw narodowych. Nie, teraz to jakąś taką, bym powiedział, efekt przeciwników. Nawet generała Sikorskiego, zresztą z którym się spotkał jeszcze w czasach legionowych, no i potem jest znana niechęć właśnie obydwu wojskowych i polityków również, czy też wiadomo przeciwnik ideowy najważniejszy, ale nie tylko ideowy, bo pamiętamy, że obydwaj panowie rywalizowali wobec jednej kobiety. Spotkali się daleko kiedyś przecież na tokijskim rugu, kiedy jeden właśnie Piłsudski dążył do wsparcia japońskiego w czasie rewolucji. Na pozostałą rozprawę zatrudzenie Rakowale i pracujące do Dużego, aż do wyszczącia Miadeckiej i na połowy również deszczu we śniegiem. Temperatura minimalna od minus 1 stopnia, 1 na wschodzie kraju do 5 minus stanu na zachodzie i Dużego. Wiatr umiarkowany określany jest silny, południowo-zachodni. Porywy wiatru na zachodzie kraju do 60 km na godzinę. Jutro zatrudzenie duże, określany deszcz. Temperatura maksymalna od 2 stopni na północnym wschodzie do 7 na zachodzie. Wiatr przeważnie umiarkowany porywisty południowo-zachodni i zachodni. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 994 hektopaskale i będzie rosnąć. Pamiętajmy, że jego gniew na, jak on mówił, sejmokrację wzrósł szczególnie po z kolei zamachu na prezydenta Narutowicza, bo prawdopodobnie on, gdyby się zdecydował kandydować na prezydenta Polski, to on byłby potencjalną ofiarą zamachowca. A skończyło się to tak, że ten proceder, jeśli chodzi o sejm, został nieco ukrócony przez marszałka. Zgadza się. Jeśli chodzi o te listy, o których pan mówił, czy o ten jeden konkretny list, warto byłoby do tych tekstów wracać, prawda? Bo one cały czas są aktualne, niestety chciałoby się dodać. Jeśli chodzi o tę stronę prywatną, na ile ona jest głęboka, dzisiaj na wernisażu pojawiło się dwóch duchownych, katolicki i ewangelicki. Zgadza się, biskup polowy jednego i drugiego wyznania. To można powiedzieć w ten sposób, że ja bym nazwał tą stronę religijną marszałka takim swego rodzaju uwadzeniem się z Bogiem. Mianowicie, i to nawet miał powiedzieć też jeden z duchownych kiedyś, że jak tam z tym, że tak powiem, podejściem Piłsudskiego do Boga było, to było tak dosyć różnie, natomiast z pewnością wielkim admiratorem Matki Boskiej Ostrobramskiej. Pamiętamy, że otrzymał jej szkaplerz od żołnierzy legionowych jeszcze w czasie walk w 16 roku na Wołyniu. W momencie, kiedy wkracza do Wilna w 19 roku, robi to przez właśnie Ostrą Bramę, no i również składa wotum wdzięczności Matce Boskiej. Natomiast tutaj wchodzi w jego życie osobiste, życie prywatne. To jest u wielkich ludzi czasami bardzo skomplikowane, otóż nie tylko wielkich. No z pewnością, w każdym razie było tak, że jego pierwsza żona, zwana Piękną Panią, ona miała wielu adoratorów, ale była rozwódką. W związku z czym, żeby podzielić ją na żonę, no, zmienił wyznanie na ewangelicką, który jest katolickiego. Natomiast później poznaje kolejną wybrankę swojego serca i tutaj już musi czekać, aż pierwsza małżonka zejdzie z tego świata, co się stało, i wtedy mógł właśnie ją poślubić, matkę swoich dwóch córek. Rzeczywiście historia dość skomplikowana. Takich wątków jest więcej, wątków już czysto osobistych, bardzo prywatnych. Z pewnością tak, bo jeszcze znany jest ten romans syberyjski, pierwsza wielka miłość Piłsudskiego, miał jej obiecywać małżeństwo, potem się z tego wycofał, ona podobno popełniła samobójstwo. No i ten też, powiem tak, wątek związany z wyjazdem na Maderę, niezależnie od konotacji, tylko oczywiście inny kaliber osób, pozwoliłem sobie na taką dygresję. W każdym razie to jest już wyjazd chorego marszałka, już w takim wieku raczej
no, starszym, pod opieką pięknej lekarki, pani Lewickiej. Te relacje, no nie wiadomo, na pewno były to jakieś relacje sentymentalne, ale potem ona w niewyjaśnionych okolicznościach zmarła. Być może samobójstwo, być może jakiś udział osób trzecich. No, w każdym razie życie, że tak powiem, uczuciowe Józefa Piłsudskiego też jest ciekawym tematem, jak zresztą inne wątki z jego życia, no, nawet na serial przygotowy. Czy była w nim jakaś magnetyczna siła? Mówi się, że była to niezwykła charyzma. Mówi się, że był to człowiek, który oddziaływał na otoczenie. Ja już tutaj nie mówię o tych legionistach, którzy byli tak zauroczeni, że trwali wpatrzeni w niego właściwie przez całe życie, ale jest jeszcze kilka przykładów. Jeden przykład, rok 1914, Kraków, i tu historyk Endecki, Konopczyński, mówi: idzie ten człowiek, to nie jest mój bohater mojej baśni, ale jak idzie przez Kraków, to ja wiem, że to jest człowiek, który rzucił wyzwanie z garstką tak naprawdę swoich zwolenników Imperium Carskiemu. I ja mu wierzę, to znaczy on mnie tutaj przekonuje. Doktor Adam Buława, dyrektor Muzeum Wojska Polskiego, o wystawie Józef Piłsudski, 150. rocznica urodzin. Panie dyrektorze, bardzo dziękuję za wizytę. Dziękuję również. Zapraszam. Słuchają Państwo Polskiego Radia, 24 minuty po godzinie 20. My wracamy do spraw politycznych. Premier Beata Szydło złożyła rezygnację. Ta informacja z ostatniej chwili, a nowym premierem ma zostać Mateusz Morawiecki. Przy telefonie Adrian Stankowski, Gazeta Polska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie redaktorze, czy taki rozwój wypadków był spodziewany, czy jednak jesteśmy zaskoczeni? Był spodziewany. Ta kandydatura była już wymieniana od dłuższego czasu, a to już zwłaszcza w ciągu ostatnich kilku dni. Ja mam wrażenie, że tutaj chodzi o wzmocnienie gospodarczego centrum rządu, czy Polską rzeczywiście stoją poważne zadania gospodarcze, bo no, słuchacze doskonale wiedzą, że wszystko, czego się w kwestii zadań rządu się dotkniemy, to wymaga po prostu pieniędzy od obrony narodowej, czyli naszego bezpieczeństwa, po programy socjalne takie jak 500+, na to po prostu trzeba zarobić, a tutaj dokonania pana premiera Morawieckiego w tej kwestii są poważne i bardzo obiecujące na przyszłości. W tym momencie jeszcze wicepremier Mateusz Morawiecki jest ministrem finansów, ministrem rozwoju. Jego wpływ na politykę rządu i tak jest bardzo duży. Czy jako premier ten wpływ będzie miał większy? To mu pomoże ta funkcja? No, z pewnością pomoże. Mówiło się również o tarciach w łonie rządu właśnie z premierem Morawieckim. To ta nominacja w sposób oczywisty wszystkie dywagacje na ten temat. Ja przypomnę, no, rok temu też, jak pan premier Morawiecki objął takie trzech tak naprawdę ministerstw, też mówiono, a jak to będzie, że minister rozwoju i jednocześnie finansów. No, okazało się, że ta właśnie integracja władzy w rękach premiera Morawieckiego przyniosła znakomite rezultaty, bo wyniki gospodarcze są takie, których nie pamiętamy od dawna, albo w ogóle nie pamiętamy, bo na przykład bezrobocie na takim poziomie to niższe było za czasów słusznie minionych, kiedy nie trudno w ogóle określać, jakie ono było realnie. Także to dobra decyzja, która mam wrażenie, że może przynieść podobny skutek, jak przyniosła rok temu. Czyli bo wtedy widzieliśmy wszyscy, tak, że skupienie władzy w rękach premiera Morawieckiego przyniosło jednak znaczne przyspieszenie w tym segmencie gospodarczym. No a teraz mam nadzieję, że ten efekt się zwielokrotni. Dziś rano obserwowaliśmy batalię w Sejmie, wniosek Platformy Obywatelskiej o konstruktywne wotum zaufania dla rządu premier Beaty Szydło. Prawo i Sprawiedliwość obroniło rząd premier Beaty Szydło. No, Wałęsa jest tak jak kradł. No to wiesz, walczył Związek Radziecki, ale był na jego usługach. Po drodze mu było do piekła w
Powrócę mu było do piekła wstąpić. Niezliczone głosy, które zaśpiewają nową pieśń. Jeszcze w lecie miłościwym daje chowy wieczną cześć. Pieśni. Rządem, który odwrócił to, co się wydawało niemożliwe, tak, że nie tylko to niemożliwe, niemożliwe wydawało się ukrócenie w mafii VAT-owskich, mafii paliwowych. Opozycja mówiła, że na programie Bolek, nie będzie, Bolek, ani nie będzie, to wszystko się okazało właśnie możliwe. Możliwość stało nie się, wygadaj się Polski na zupełnie nowe tory, to jest ogromna zasługa samej pani premier i jej rządu. A teraz rozpoczyna się nowy etap. Premier Beata Szydło złożyła rezygnację, a nowym premierem ma zostać Mateusz Morawiecki. Adrian Stankowski, bardzo dziękuję za komentarz. Reklama. Media Ekspert. Także nie Media Ekspert, reklamy nie znosimy, tylko po prostu jest program o Wałęsie, proszę państwa. No. Ale w ogóle to może być też tak, że Polacy strasznie lubią takie cuda, w sensie nowinki. Uważali też apostoła Pawła Grecy za nowinkarza, który jako ptaszek, bo to tak wierzono, jako ptaszek zaśpiewa to tu, a to tam. Posługuje się Judaszem. To jest ulubione narzędzie. O Judaszem. Tak, powtarzaj dalej te rzeczy. Ja uważam, że obecne mataczenie Lecha Wałęsy nie wynika tylko z jego brakiem odwagi ze zmierzenia się z historią grudnia i konsekwencji, tylko ma nadal dużo więcej do ukrycia. Tylko, opowiadać o tych historiach z lat 80-81 i późniejszych, a także wcześniejszych, to tateczka Polka by zbladła. Jedno zdanie, jeśli tak. Mogę. Jestem przekonany, że Wałęsa, jak zapozna się z zasobem, z tym zbiorem i się dowie, że nikt... Tak, ciekawe. Morda w kowełnie Wulgota, ci mówi ten Putin. Morda w kubie, nie Bulgota. Trzymał u siebie w domu. Myślę, że to może być bardziej skomplikowane w innych przypadkach. To znaczy? No, to znaczy po prostu mogą być schowane dobrze i trudno dostępne. No. Czy zachowanie IPN-u nie jest takim ostrzeżeniem dla tych osób? Czy zachowanie IPN-u w tej sprawie w ogóle jest trudne do wytłumaczenia, dlatego że IPN z ustawy jest właścicielem wszystkich dokumentów wytworzonych przez Służbę Bezpieczeństwa PRL-u przed rokiem 89. A przecież powinien zbierać. Także w tym, proszę państwa, takim komentarzu bardzo długim mam o wszystkim. O Wałęsie, o Putinie. Oj. Przez dawnych funkcjonariuszy, żeby one do wórka problem, który jest w pewnym sensie podobnym problemem. Otóż znaczna część informacji o agentach Stasi w Republice Federalnej Niemiec została przejęta przez rząd amerykański w momencie, kiedy jednoczone były Niemcy. Niemcy zabiegali przez dobrych kilka lat o to, żeby im zwrócić te papiery. To było ważne dla strony niemieckiej. Ważne było w sensie symbolicznym, ale też i ważne było oczywiście w sensie faktycznym, dlatego że sojusznik amerykański miał wgląd do spisu agentury komunistycznej. I to był problem. Jeżeli się